Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Konrad Olisa, to jest kolejny odcinek serii odcinków symulatora Time Driver 2 jako dyżurny ruchu na stacji Stare Lipowo. I dzisiaj kontynuujemy nasz dyżur, już będzie to chyba ostatni odcinek. Jak się nie mylę, gdzie on tam w ogóle jedzie, to ja nie wiem. Ktoś tam przestawia te zwrotnice, niech sobie poprzestawia. Niech się czymś zajmie. Na 67 z KS. Dobrze, on kończy. Wyślemy pana. Aha, nie wyślę. Tutaj też nie wyślę. Wyślemy pana. Jedenaście, 170, na ogólnie jedziemy. Dobra, temu damy, że przyjechał. 11,70. Dobra. I my tutaj mamy, co jest? Nie widzę strzałeczek. 14,038 stoi. Tutaj. NSWG. Czeka na NSWG w Aleksandrze.
나무랜, ty zrobił czegoś bez tego, to jest to. Kierunku lewo. Co to? Sankcje są. Nie powinno się to być. No są sankcje, no i to jest racja. Czasami. Prosić o wyproszenie, bez przesady. Jedenaście, siedemdziesiąt, no idzie do Chorkowic na BR. Idź.
No to jest. No dobra, 11,72, potwierdzimy czas. To plus 4. No, to już odjechał. Na nowo. Dobra, ten ma być 56, więc odjedzie szybciej od tego. Kurczę. Nie tak. Dobra, 11,170 na koniec, o to jak powinno. Jeszcze tylko, czy ja na pewno dobrze go wyprawiłem? Na pewno dobrze. Dobrze. No coś, tylko obydwa jadą na Trzemienicę i to na szlak. WD. No musi pojechać kończ pierwszy osobowy, bo potem ja tu będę miał czasem z Charlie, nie? Takim sposobem przeciągają czas, nie? Dyżuru. Zobaczymy, czy się odradzą na coś takim, że 12, 12, 12 pojechał na nich na lewo.
rzeczy się zgadza, myślę się. Czy też nie. Pewnie by było. Jakieś urozmaicenie na dzisiaj. Czynnice mają siódmy poziom. Oczywiście. Przejdzie to, czy nie przejdzie? Mówi. Niestety tam 12 na słabości.
No cóż. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Aha, pan zero zero też wyszedł. Nie ma. Dobrze, więc w takim razie komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć. A to już był ostatni odcinek tej serii. Na razie, cześć. Pa, pa. Jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz zostawieniu dzwoneczka.